Jak wam minął poniedziałek? Wróciliście już na odpowiednie tory po weekendowym odpoczynku? A może coś ciekawego robiliście na weekend, o czym jeszcze nie zdążyliście nam się pochwalić, a chcielibyście to zrobić? Czekamy na wasze fajne komentarze. Witam was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 290, w którym to chciałbym wam zaprezentować kolejną bardzo ciekawą parę butów do pracy. Buty wyprodukowane przez niemiecką firmę Albatros. Model tego buta nazywa się tak dość dziwnie, jest to model Xtreme, co może już wskazywać na to, że to będzie but do naprawdę zadań ekstremalnych i but do zadań specjalnych. I tak faktycznie jest, model Xtreme to but S3. Zabezpieczony metalowym podnoskiem, zabezpieczony wkładką antyprzebiciową, wykonany cały z licowej skóry. A może, że jak już zacznę o nim mówić, to od razu wam go pokażę. But Xtreme Albatros. Zobaczcie, jak ciekawy jest to model i myślę, że dla tych wszystkich, którzy szukają mocnego, solidnego buta, który waży niecałe 700 gram, przy metalowym podnosku, wkładce antyprzebiciowej i cały wykonany z grubej licowej skóry, tutaj nie ma tragedii. Powiem wam, że ten but na nodze wcale też nie jest jakby ta waga jego odczuwalna, więc ci wszyscy, którzy poszukują solidnego buta, właśnie S3, dodatkowo wodoodpornego, ponieważ ta skóra jest tak zaimpregnowana, że but jest wodoodporny. But jest wyposażony w membranę Coatex, która chroni przed przedostawaniem się wilgoci do środka. Dodatkowo membrana ma za zadanie odprowadzać nadmiar ciepła i wilgoci na zewnątrz, dzięki czemu nie będziecie czuli takiego uczucia gorącej stopy, nie będą wam się te stopy w środku odparzały. Jak na buta S3 z metalowym podnoskiem i takiego solidnego buta, on jest naprawdę elastyczny. Jak widzicie, uchwyty sznurówek, co pokażę to na zbliżeniu, wykonane są z metalu. Nawet te zaczepy tutaj końcowe, one też są metalowe. Tu oczywiście informacja, że but jest w całości wodoodporny. Oczywiście wodoodporny do tego momentu, do którego możecie wejść do wody, czyli tutaj do granicy wszycia języka, ponieważ no, jeżeli wejdziecie powyżej tej granicy, woda po prostu naleje się do środka i cała wodoodporność pójdzie gdzieś tam w zapomnienie, no bo jak woda do górą się naleje, to już nie ma mowy o żadnej wodoodporności. Podnosek w bucie zabezpieczony jest taką dodatkowo nalaną gumą, więc jakby zabezpieczony jest przed uszkodzeniami, kiedy gdzieś szorujecie na kolanach, czy szuracie, czy po prostu gdzieś przechodzicie i pracujecie w miejscu, gdzie może dojść do uszkodzenia tego podnoska, dlatego on jest zabezpieczony, ta warstwa jest gruba, to jest około 0,5 cm tak na moje oko, więc jest naprawdę gruba. Podeszwa antypoślizgowa. Podeszwa antypoślizgowa w klasie chyba SRC, z tego co pamiętam. Dodatkowo jest wyposażona w taką wkładkę, która ma pochłaniać wibracje, które mogą wystąpić podczas chodzenia, więc jakby nie dojdzie tutaj do zmęczenia tego buta. Podeszwa odporna na działanie ciepła kontaktowego do 300 stopni Celsjusza, więc naprawdę but do ciężkich warunków pracy. Antypoślizgowy, tak jak mówiłem, dodatkowo, o czym jeszcze nie wspomniałem, zabezpieczony jest tutaj tył, czyli taki wspornik pięty, który ma zabezpieczyć przed jakimś ruchem pięty na boki, a dodatkowo przed jakimiś uderzeniami, bo tutaj znowu jest takie zabezpieczenie z tego materiału TPU, dzięki czemu tył i pięta jest usztywniona, więc ścięgno Achillesa jest bezpieczne. Co jeszcze o butach ciekawego mogę powiedzieć? Wkładka wewnątrz wymienna dla tych wszystkich, którzy lubią wkładki nosić. Wkładka jest dość cienka, jeżeli chodzi o buta. Nie porównywałbym tu jej z żadnymi innymi butami, które wam pokazywałem. Ona ma jakieś tu perforacje, ale nie jest to gruba, taka gruba
wkładka, która będzie dobrze pochłaniała jakieś wibracje, kiedy będziecie chodzić. Ona jest tak fajnie oczywiście wyprofilowana, jak widzicie, ten profil jest widoczny, ale nie jest ona zbyt gruba i zbytniej amortyzacji tutaj na tej wkładce nie będziecie mieli. Pewnie wielu z Was, patrząc na te buty, zastanawia się, jak one wyglądają na nodze. Zaraz Wam to zaprezentuję, akurat założę ten rozmiar i przeniosę kamerę niżej, żebyście mogli zobaczyć, jak ten but prezentuje się założony na nogę. Transport kamery robię niżej. Zobaczcie sami, jak ten but wygląda na nodze. Fajnie się go zawiązuje, ponieważ te metalowe uchwyty są bardzo mocne, wyglądają na bardzo solidne, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu z urywaniem tych uchwytów. Fajny, myślę, ciekawy but, mocny przede wszystkim. Jeżeli szukacie mocnego buta do pracy, S3, o tych właściwościach, o których mówiłem, to myślę, że tutaj w butach Albatros to wszystko się sprawdzi. Dodatkowo wodoodporność, więc śmiało możecie błoto, woda, jakieś różne ciężkie warunki, w których przyjdzie Wam pracować. Tutaj jak najbardziej nie ma problemu z elastycznością, bo jak widzicie, w tym bucie można naprawdę wykonywać różne ewolucje. Jest dość elastyczny, nie powiem, że jest jakiś super elastyczny, jak buty, które Wam nieraz pokazywałem, ale fajne jest usztywnianie tej pięty, czuć to usztywnienie, kiedy macie związanego buta, czuć to po prostu, że ta pięta jest ustabilizowana i nie dojdzie do żadnego odchyłu, żadnego odgięcia. Myślę, że jeżeli chodzi o buty Albatros Xtreme, to już będzie na tyle. Ja teraz przeniosę kamerę wyżej, żebyście dokładnie widzieli to, co się będzie dalej działo. Jeżeli dołączyliście do naszego filmu po raz pierwszy, to przypominam, że jesteście na kanale YouTube baltic.php.pl. Tu mówimy tylko o odzieży premium, odzieży do pracy, butach do pracy, rękawicach do pracy, akcesoriach, które pomogą Wam wyglądać dobrze, czuć się dobrze, żebyście byli zawsze bezpieczni i zawsze czuli się, że możecie polegać na odzieży, którą macie na sobie, bez pękniętych szwów, bez rozwalonych butów, bez zniszczeń i bez wstydu. Jeżeli chcecie być na co dzień z naszymi odcinkami, zapraszam serdecznie do klikania subskrypcji, które jest zawsze, ale to zawsze w jednym z dolnych rogów. Dzięki temu za każdym razem, kiedy my dodamy nowy film, Wy otrzymacie nowe powiadomienie, że coś nowego pojawiło się na kanale Baltic. Myślę, że to już będzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!